Bruksela coraz bardziej obawia się protestów rolników w Unii. 1/3 gospodarstw rolnych upadła. Francuzi mają dość i zapowiadają ogromne protesty. Kolejne produkty zalewają polski rynek, a Unia Europejska nie reaguje. Protesty niemieckich rolników, które spowodowały zamieszanie w całym kraju, to jedna z ostatnich z szeregu demonstracji rolników w Europie. Wiele osób twierdzi, że w związku z nowymi środkami Unii i rosnącymi kosztami stoją pod ścianą. Niemcy to kolejny kraj europejski, który ogarnęła fala burzliwych protestów rolników. W tygodniu działań obejmującym cały kraj, sektor rolniczy sprzeciwił się proponowanym cięciom dotacji do paliw wykorzystywanych w rolnictwie. Konwoje składające się z tysięcy traktorów i ciężarówek wywołały w ostatnich dniach chaos w podróżowaniu i odcięły kilka miast. Produkcja w zakładzie Volkswagena w północnym mieście Emden została nawet zatrzymana. Podobne demonstracje, w niektórych przypadkach naznaczone przemocą i ostrym wtargnięciem w prywatną sferę polityków, czasami w ciągu ostatnich kilku lat powodowały masowe przestoje w Holandii. Mając na celu zaplanowane działania mające na celu walkę z chronicznym zanieczyszczeniem azotem, tamtejszy ruch protestacyjny dał nawet początek nowej partii politycznej w 2019 roku agrarno-populistycznym ruchem obywatelskim rolników. W Belgii, Hiszpanii i Francji rolnicy również wyszli na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu skutków planowanych reform środowiskowych i wysokich kosztów. Podobną falę zaobserwowaliśmy w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej, choć w dużej mierze wiązała się ona z importem taniego ukraińskiego zboża do Unii. Choć łatwo jest wrzucić te protesty do jednego worka, ich powodem są głównie specyficzne sytuacje krajowe. Niemieckie protesty dotyczą dopłat do oleju napędowego. Hiszpańscy rolnicy skupili się ostatnio na środkach oszczędzających wodę, a obawy francuskich demonstrantów dotyczyły wydatków na nawadnianie i paliwo, a także polityki handlowej Unii. Niemniej jednak w obliczu gwałtownego wzrostu cen nawozów i paliw w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę rolnicy twierdzą, że odczuwają presję w całej Europie pomimo znacznie wyższych cen żywności na półkach supermarketów. Zdaniem Ann-Kathrin Meister z Federacji Niemieckiej Młodzieży Wiejskiej Plony rolne po prostu nie nadążają za rosnącymi kosztami. Jeśli porównać wzrost samych cen maszyn, pestycydów i nawozów, plony nigdy nie wzrosły w takim stopniu, powiedziała. Wyzwania ostatnich kilku lat i obecne są po prostu zbyt duże naraz, stwierdziła. Choć Niemcy skupiają się na silnikach wysokoprężnych i pojazdach, to dopiero ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy. Sektor rolniczy jako taki nie sprzeciwia się reformie ochrony środowiska, ale potrzebuje większego wsparcia. Rolnicy są pierwszymi ofiarami złego stanu flory i fauny, stwierdziła. Jednak koszty środowiskowe wiążą się z ceną, którą konsumenci również powinni być gotowi zapłacić, dodała. Bruksela nerwowo patrzy na niepokój rolników. Urzędnicy Unii są przede wszystkim zaniepokojeni powrotem do ambitnych celów klimatycznych zapisanych w prawie w ramach obecnej Komisji Europejskiej. Unia wyznaczyła sobie ogólny cel polegający na osiągnięciu zerowej emisji netto do 2050 roku. W przypadku rolnictwa planowane zmiany obejmują redukcję stosowania chemicznych pestycydów o 50% do 2030 roku. W związku z wyznaczeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na czerwiec niektórzy obawiają się, jak bezpieczne będą te dobrze ułożone plany, jeśli Parlament Europejski przesunie się w prawo. Według Marco Contiero, działacza z unijnego oddziału grupy zajmującej się kampanią klimatyczną Greenpeace, ryzyko to uwidoczniło się w pełni podczas politycznego wrzasku wokół ustawy o przywracaniu przyrody. Ustawa została w zeszłym roku ledwo przyjęta w Parlamencie Europejskim po oporze w ostatniej chwili pod przewodnictwem centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, będącej największą grupą w legislaturze, która zajęła stanowisko broniące interesów rolników przed planami przywrócenia gruntów rolnych do naturalnego siedliska. Partie konserwatywne, a także jeszcze bardziej prawicowe w Europie, zdecydowały się wykorzystać społeczności rolnicze jako narzędzie wyborcze w celu uzyskania lepszych wyników, zauważa ekspert. Dla Greenpeace obecny system, który zmusza rolników do prowadzenia dużych, intensywnie uprzemysłowionych przedsiębiorstw, jest zepsuty. Agitowanie, żeby wszystko pozostało bez zmian, nie pomoże. W latach 2005-2020 w całej Unii Europejskiej zamknięto około 5,3 miliona gospodarstw rolnych, w większości były to małe gospodarstwa, zauważył ekspert
cytując szacunki unijnej agencji statystycznej Eurostat. Ilość użytkowanych gruntów rolnych utrzymywała się na stałym poziomie. To 1/3 wszystkich rolników w Europie właśnie zniknęła z powodu problemów finansowych. Udawanie, że obrona obecnego systemu oznacza obronę rolników, jest bezczelnym kłamstwem i rolnicy w coraz większych grupach to zauważają. W związku z tym w coraz większej liczbie krajów rolnicy zaczynają głośno protestować. Gniew francuskich rolników był widoczny na ulicach w minionym tygodniu i w zeszłym roku, jednak teraz zapowiadają jeszcze większą akcję protestacyjną. Rzecznik rolników powiedział w piątek, że największy we Francji Związek Rolników rozważa ogólnokrajowe protesty w nadchodzących tygodniach, co może potencjalnie rozszerzyć działania rolników z południowego zachodu, którzy zablokowali autostradę i zrzucali obornik na budynki publiczne. Podobnie jak ich niemieccy odpowiednicy, którzy w weekend zorganizowali masową demonstrację z traktorami jadącymi z każdego zakątka kraju w stronę Berlina, francuscy rolnicy protestują głównie przeciwko podatkom i regulacjom. Rzecznik powiedział, że związek podejmie decyzję, czy zorganizować ogólnokrajową akcję w przyszły czwartek po spotkaniach z przedstawicielami lokalnych oddziałów i różnych sektorów gospodarstw rolnych. Setki traktorów i rolników z całej południowo-zachodniej Francji protestowało w tym tygodniu w południowo-zachodniej Tuluzie, powodując korki. W piątek zablokowali autostradę, łączącą Tuluzę z wybrzeżem Atlantyku. Rolnicy wśród swoich skarg wymieniają podatek rządowy od paliwa do ciągników, tani import, problemy z magazynowaniem wody, nadmierne ograniczenia i biurokrację. Rolnicy ze związku odwracali znaki drogowe przy wjazdach do miast i wsi w całym kraju w 12 tysiącach powiatów, aby wyrazić swoje niezadowolenie w ramach kampanii „Chodzimy po głowach”. Protesty u największego producenta rolnego w Unii Europejskiej mają miejsce w czasie, gdy prezydent Emmanuel Macron obawia się rosnącego poparcia rolników dla skrajnej prawicy przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Macron powiedział w tym tygodniu swojemu gabinetowi, aby zwrócił szczególną uwagę na potencjalne punkty zapalne dla pracowników wiejskich, aby starał się uniknąć dalszych demonstracji i kolejnego zaostrzenia się tzw. ruchu protestacyjnego żółtych kamizelek. Jak przekazuje dziennik Politico, prezydent Francji Emmanuel Macron uważnie obserwuje ryzyko, że francuscy rolnicy mogą powstać w poważnych protestach, podobnie jak ich rówieśnicy w Niemczech. I jest to obawa, która prawdopodobnie wpłynie na to, kogo wybierze na twarz kampanii swojej partii liberalnej na rzecz europejskich wyborów w czerwcu. Najważniejsze pytanie brzmi, czy te obawy dotyczące wsparcia obszarów wiejskich przełożą się politycznie na to, kogo Macron nominuje na głównego kandydata swojej partii. Pierwotnie miał to być Stéphane Séjourné, były szef bloku liberalnego Odnów Europę w Parlamencie Europejskim, ale jego awans na stanowisko ministra spraw zagranicznych w zeszłym tygodniu oznacza, że Macron musi teraz znaleźć nowego kandydata. Ze swojej strony Macron chce udowodnić, że jest przyjacielem rolników. We wtorek obiecał pomagać rolnikom w przejściu na ekologiczną gospodarkę i zapewnił, że nigdy nie pozostaną sami. W naszym kraju, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na kanale, również odbędzie się ogólnokrajowy protest rolników. I jak się okazuje, plantatorzy buraka cukrowego dołączą do ogólnokrajowego protestu planowanego na 24 stycznia. Przypomnijmy, że rolnicy protestują przeciw niekontrolowanemu napływowi towarów rolnych z Ukrainy. Mimo obowiązującego embarga na zboże, inne towary rolne stanowią poważny problem. Tymczasem Unia Europejska nie wykazuje obecnie zamiaru wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń. Plantatorzy alarmują, że import cukru z Ukrainy do Unii wzrósł 20-krotnie w zeszłym roku gospodarczym, a w bieżącym sezonie te ilości mogą być nawet 35 razy większe. Skala tego wzrostu importu jest nieproporcjonalnie duża w porównaniu do naszych możliwości zagospodarowania dodatkowego cukru. Czytamy. Mimo trwającego konfliktu z rosyjskim agresorem, Ukraina nadal eksportuje surowce rolne, zwłaszcza do krajów sąsiednich, charakteryzujące się niższymi standardami produkcji i tym samym niższymi kosztami. Jednym z takich surowców jest właśnie cukier. Po wdrożeniu autonomicznych środków handlowych, nieograniczony import cukru z Ukrainy do Unii znacząco wzrósł, osiągając 20-krotny poziom w zeszłym roku gospodarczym. Prognozy na bieżący sezon wskazują, że te ilości mogą się nawet zwiększyć 35-krotnie w porównaniu do okresu obowiązywania kontyngentu, ustalonego w ramach układu o Stowarzyszeniu Unia Ukraina, informuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.
Planowane zwiększenie zasiewów i produkcji cukru o około 20% w bieżącym roku gospodarczym wpłynie na eksportowe możliwości Ukrainy, przewidując przekroczenie 1 miliona ton, dodano. Związek alarmuje, że skala tego wzrostu importu jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do naszych możliwości zagospodarowania dodatkowego cukru, co zakłóca konkurencję i destabilizuje rynek we wspólnocie. Niemożliwe jest utrzymanie stabilności sektora cukru w obliczu bezprecedensowego wzrostu importu w krótkim i średnim okresie. Plantatorzy jednocześnie apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań mających na celu ochronę europejskich rynków przed nadmiernym napływem produktów z Ukrainy. W przyszłym tygodniu przedstawimy propozycję dotyczącą środków handlowych odnoszących się do produktów rolnych z Ukrainy, która będzie w dużym stopniu odpowiadać na niektóre obawy państw członkowskich, poinformował w piątek rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Olaf Gill w trakcie konferencji prasowej w Brukseli. Na nadchodzącym posiedzeniu ministrów do spraw rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, planowana jest dyskusja na temat Ukrainy. Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Olaf Gill potwierdził, że intencją Komisji jest przedstawienie propozycji dotyczącej środków handlowych związanych z Ukrainą w przyszłym tygodniu. Gill podkreślił, że propozycja ta ma na celu w dużym stopniu odpowiedzieć na obawy wyrażane przez niektóre państwa członkowskie. W grudniu ubiegłego roku minister rolnictwa Czesław Siekierski oświadczył, że Polska zamierza wrócić do rozmów z Komisją Europejską, Ukrainą i krajami ościennymi w kwestii importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Minister wyraził wolę narzucenia unijnych regulacji oraz wprowadzenia licencji i kontyngentów. Minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreśla, że Unia Europejska musi wprowadzić regulacje dotyczące importu towarów z Ukrainy. Obecnie rynek jest otwarty, towary napływają, jednak brak jest wymogów odnośnie do ich jakości i standardów produkcji. Siekierski argumentuje, że te brakujące wymogi zwiększają koszty produkcji, co sprawia, że ukraińskie towary stają się bardziej konkurencyjne. Minister dodaje, że gdy weźmiemy pod uwagę skalę produkcji, rozmiar obszarów uprawnych oraz korzystne warunki glebowe, co przekłada się na niższe koszty produkcji, europejskie rolnictwo nie wytrzyma konkurencji. W związku z tym apeluje o wprowadzenie regulacji mających na celu utrzymanie równowagi konkurencyjnej. Wiceszef Komisji Europejskiej do spraw handlu, Valdis Dombrovskis, przeprowadził wideokonferencję z ministrem rolnictwa Polski, Czesławem Siekierskim, oraz ministrem rozwoju gospodarczego i technologii, Krzysztofem Hetmanem. Wcześniej minister rolnictwa Węgier István Nagy informował o napisaniu listu wraz z ministrami rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii i Słowacji do Dombrovskisa i Janusza Wojciechowskiego, komisarza Unii do spraw rolnictwa. W liście domagają się działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu importu produktów rolnych z Ukrainy na ich rynki. Szefowie resortów rolnictwa wschodnich krajów Unii Europejskiej, w tym ministrowie rolnictwa Bułgarii, Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji, zwrócili się do Komisji Europejskiej, domagając się wprowadzenia ceł importowych na produkty rolne z Ukrainy, poinformował minister rolnictwa Węgier István Nagy. Minister rolnictwa Węgier István Nagy podkreślił, że 5 krajów granicznych, w tym 6 państw członkowskich Unii, posiada zdolność produkowania znacznie większych ilości pszenicy i kukurydzy, niż jest to potrzebne na ich własne potrzeby. Wkład tych rolników jest kluczowy dla europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego i strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Z tego powodu sygnatariusze listu domagają się, aby Bruksela wprowadziła środki chroniące rynki państw członkowskich, które sąsiadują z Ukrainą. Jednym z proponowanych środków może być wprowadzenie ceł na najbardziej wrażliwe produkty rolne. Minister Nagy podkreślił również konieczność kontroli zgodności ukraińskich produktów z normami unijnymi w zakresie produkcji rolnej. W maju Komisja Europejska wprowadziła zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji, zgodnie z porozumieniem między tymi krajami dotyczącym ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Pierwotnie ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Jednakże embargo zostało zniesione 15 września na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Po zniesieniu zakazu Polska, Węgry i Słowacja wprowadziły embargo na ukraińskie produkty rolne, co skłoniło Kijów do złożenia skargi do Światowej Organizacji Handlu. Warto zaznaczyć, że ograniczenia te dotyczyły rynków krajowych, a nie tranzytu na dalsze rynki.
W połowie września na Węgrzech opublikowano dekret, który szczegółowo wykazywał 24 kategorie produktów rolnych, określanych jako produkty wrażliwe, pochodzące z Ukrainy. Należały do nich różne rodzaje zbóż i mięsa. Zgodnie z dekretem te produkty nie mogą być wprowadzane na terytorium Węgier, z wyjątkiem transportów tranzytowych, które muszą opuścić kraj przed zakończeniem 15 dnia od momentu przywozu. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa na Węgrzech ogłosiło, że utrzyma środki ograniczające import produktów z Ukrainy w celu przywrócenia normalnych warunków rynkowych. Dajcie znać w komentarzu, jak wy uważacie. Czy Unia Europejska kiedyś się zreflektuje i zacznie bronić producentów rolnych w naszym regionie? Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj kanał, a częściej wyświetlać Ci się będą kolejne interesujące filmy z kanału Rolnictwo. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia.